Drodzy bracia i siostry, drodzy chorzy, raz z waszymi opiekunami i osobami towarzyszącymi, raz z biskupami tu obecnymi, księżmi pracującymi w tym sanktuarium, witam was bardzo serdecznie w święto Najświętszej Marii Panny z Lourdes, w tym sanktuarium Bożego Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach. Obchodzimy dziś 24 Światowy Dzień Chorego, którego hasłem są słowa: zawierzmy się Jezusowi, miłosiernemu jak Maryja. Zróbcie wszystko, co chory wam powie. Dzień chorego wpisuje się bardzo dobrze w obchody nadzwyczajnego jubileuszu miłosierdzia. Poprzez tę mszę świętą pragniemy łączyć się z Nazaretem, gdzie legat papieski, arcybiskup Zygmunt Zimowski w imieniu Ojca Świętego Franciszka będzie celebrował uroczystą Eucharystię. Myślami przenosimy się do Nazaretu, gdzie zgodnie z przekazem świętego Łukasza Pan Jezus rozpoczął swoją zbawczą misję, odnosząc do siebie słowa proroka Izajasza: Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie, abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski od Pana. Drodzy bracia i siostry, drodzy chorzy, drodzy lekarze, pielęgniarki i opiekunowie, choroba, zwłaszcza ciężka, zawsze wywołuje kryzys w naszym życiu i niesie ze sobą głębokie pytania. W pierwszej chwili może niekiedy wywoływać nawet bunt i pytanie: dlaczego? Dlaczego mnie to spotkało? Może prowadzić nawet do rozpaczy, do przekonania, że wszystko stracone, że nic już nie ma sensu. W tych sytuacjach wiara w Boga jest z jednej strony wystawiona na próbę, a jednocześnie ujawnia swą pozytywną moc. Nie dlatego, że dzięki wierze znika choroba czy ból, lecz dlatego, że daje ona klucz, wiara daje klucz, który pozwala odkryć głęboki sens tego, co przeżywamy. Wiara pozwala nam zobaczyć, że choroba może być drogą do większej bliskości z Jezusem, który idzie u naszego boku, dźwigając krzyż. Ten klucz cierpienia pozwala nam zrozumieć Maryję, Matkę, która dobrze znała tę drogę. Wzywamy więc opieki Matki Bożej z Lourdes, patronki chorych, i wzywamy wstawiennictwa świętego Jana Pawła II, który zawsze mówił, że cierpienie ma sens, a pamiętamy, że pod koniec swego życia był obarczony słabościami i cierpieniami. On to prowadził dzień chorego przed 24 laty. Drodzy chorzy, dziękuję wam za waszą obecność, cenną dla całego Kościoła, ponieważ przez wasze cierpienie jesteście szczególnym skarbem dla nas wszystkich, bowiem ukazujecie wobec świata obecność Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. Serdecznie jeszcze raz witam opiekunów, wśród nich księży. Witam
dyrektora Caritas. Witam zakonników i siostry zakonne oraz świeckich współpracowników. Wasza obecność jest świadectwem jedności z Chrystusem, którego odkrywacie w waszych braciach i siostrach, którzy niosą krzyż cierpienia. Dziękuję bardzo duszpasterzowi chorych, który przygotował to dzisiejsze spotkanie nasze w tym sanktuarium. Wszystkich tu zgromadzonych zapraszam do wspólnej modlitwy. Prośmy Boga, by dzisiejsze święto liturgiczne Matki Bożej z Lourdes stało się momentem modlitwy, refleksji, która pozwoli lepiej zrozumieć sens cierpienia, a przez to uczestniczenia w misterium zbawczym Chrystusa. Czcigodny księże kardynale, księże biskupie, drodzy księża, siostry zakonne, drodzy chorzy i wy wszyscy, którzy jesteście opiekunami pełnymi miłosierdzia wobec chorych, niepełnosprawnych, starszych wiekiem. Przychodzimy do Pana Jezusa w sanktuarium miłosierdzia Bożego, ale to On przychodzi do nas w swoim słowie, w ofierze, w Komunii Świętej. W szczególny sposób w czasie tej Eucharystii, w czasie tej pielgrzymki przyjdzie w sakramencie namaszczenia chorych, aby umocnić duchowo, a nieraz i fizycznie, aby pocieszyć, aby włączyć nasz krzyż w tajemnicę swego krzyża i swego zmartwychwstania. Gromadzimy się w tym sanktuarium w roku miłosierdzia. Dziś w tej wspólnocie w szczególny sposób objawia się miłosierdzie Boga wobec człowieka i człowieka wobec człowieka. Przechodzimy, pamiętając o słowach Pana Jezusa: byłem chory, a przyszliście do mnie. Cokolwiek uczyniliście jednemu z braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Gromadzimy się w drugim dniu Wielkiego Postu. Wczoraj nasze głowy zostały posypane popiołem i usłyszeliśmy słowa: prochem jesteś i w proch się obrócisz. Czy choroba czyni te słowa bardziej realnymi i może bliskimi? Słyszeliśmy też wczoraj słowa przy posypywaniu popiołem: nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Cierpienie, choroba jest tajemnicą i jest łaską. Przez chorobę, cierpienie nie jeden człowiek nawrócił się do Boga, otworzył się na bliźniego. I ten, kto chory, i nieraz jeszcze bardziej ten, kto chorym, słabym, cierpiącym, niepełnosprawnym się opiekuje. Do Pana Jezusa prowadzi nas Matka Boża, która
objawiła się w Lourdes jako niepokalanie poczęta w 1858 roku. Ojciec Święty Franciszek w liście w orędziu skierowanym na dzień dzisiejszy tak pisze: mamy matkę, której oczy są czujne i dobre. Jej macierzyńskie serce jest pełne miłosierdzia. Jej ręce chcą pomagać jak ręce Jezusa. Maryja jest matką pocieszenia, która pociesza swoje dzieci. Do Pana Jezusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego prowadzi nas święta siostra Faustyna. Czytamy w dzienniczku. Pisała to w roku, w którym odeszła z tego świata. Jezus daje mi naukę pokory, a zarazem całkowitego zaufania Jemu. Na początku Wielkiego Postu 2 marca w 1938 roku napisała: rozpoczęłam post święty, łączę się z Jezusem przez cierpienie. Kiedy rozważam Jego bolesną mękę, zmniejszają się moje fizyczne cierpienia. I ostatni zapis w dzienniczku. Wiem tylko to, że kocham i że jestem kochana. Do Pana Jezusa prowadzi nas święty Jan Paweł II. Który ustanowił Światowy Dzień Chorego, który tak wiele cierpiał. Najstarsi pamiętają spotkanie Jana Pawła II w czasie pierwszej pielgrzymki u franciszkanów w Krakowie. I może wspomnijmy tylko, te słowa są utrwalone przy wejściu do Bazyliki Franciszkanów. Wspierajcie mnie, moja siła z was, moja siła z Chrystusa przez was. A kiedy po raz ostatni odwiedził Ojczyznę w tej bazylice, w tym miejscu 17 sierpnia 2002 roku mówił: przychodzimy do łagiewnickiego sanktuarium, aby na nowo odkrywać w Chrystusie oblicze Ojca, który jest Ojcem miłosierdzia i Bogiem wszelkiej pociechy. Homilię zakończył: bądźcie świadkami miłosierdzia. A kiedyś też powiedział takie słowa: cierpienie jest po to, aby wyzwalało miłość. Przed chwilą wysłuchaliśmy Boże Słowo przeznaczone na dzień dzisiejszy. Pan Jezus mówi nam: kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż na każdy dzień i niech mnie naśladuje. Te słowa odnoszą się do każdego człowieka.
te słowa w szczególny sposób odnoszą się do was tu zgromadzonych, do wielu, którzy dziś duchowo z nami się łączą. Niech weźmie krzyż i niech mnie naśladuje. Wspomnijmy inne słowa Pana Jezusa. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście. Ja was pokrzepię. Tak wyjdziemy stąd pokrzepieni. Pan Jezus mówi też, cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat zyskał, a na duszy szkodę poniósł. My wiemy, każdy w jakiś sposób tego doświadcza, że w chorobie, w cierpieniu, kiedy coś, co jest ludzkie, tylko ziemskie się zawaliło, zaczynamy rozumieć, co w życiu jest ważne, co jest najważniejsze. A dzisiejsza lekcja, Mojżesz w imieniu Boga przemawia. Mówi, przed tobą życie i śmierć. Wybierz życie, wybierz posłuszeństwo Bogu, wybierz zaufanie Jego słowu. My nie możemy wybrać zdrowia, kiedy przychodzi ciężka, nieraz nieuleczalna choroba. Wczoraj na ulicy Grodzkiej zapytała mnie pewna pani, co mam robić? Modliłam się długo o zdrowie i nie zostałam wysłuchana. Czy mam się w dalszym ciągu modlić? Powiedziałem jej, nie ma modlitw niewysłuchanych. Tylko nie zawsze Pan Jezus wysłuchuje tak, jak my chcemy. Bądź wola Twoja. Dzisiejszy psalm, pierwszy psalm, mówi o zaufaniu. Zaufaniu Bogu. Jezu, ufam Tobie. W tych słowach streszcza się sens i cel naszej pielgrzymki. Mówimy każdy za siebie w swoim imieniu, mówimy za drugich w imieniu bliźnich. Jezu, ufam Tobie. Bracia i siostry, drodzy, chorzy, starsi, niepełnosprawni, za chwilę przeżyjemy liturgię namaszczenia chorych. Z pokorą, z wdzięcznością, z nadzieją w tym sakramencie zawiera się również wszystko, co wypowiadamy w tym krótkim Jezu, ufam Tobie. Amen.